Dzisiaj moja prezentacja dotyczy takiego tematu, który no chyba jeszcze nie był poruszany tutaj w klubie Ronina. I jest to temat wyzwanie. Przynajmniej tak ja to traktuję. Dlatego, że z jednej strony jest to temat prosty, ponieważ wszyscy jesteśmy świadkami wydarzeń bieżących. Nawet dzisiaj prasa polska jest pełna informacji na temat sytuacji międzynarodowej, sytuacji bezpieczeństwa Polski. Także uczestniczymy w tych wydarzeniach na bieżąco. Jednocześnie jest to temat niezwykle trudny, dlatego że my Polacy często odczuwamy, mamy takie głębokie poczucie, że najważniejsze decyzje dotyczące nas są podejmowane ponad naszymi głowami i że my nie mamy na nie wpływu. I mamy takie poczucie bardzo, powiedziałabym, no, destruktywne, że my nic nie możemy, biorąc pod uwagę grę wielkich mocarstw, biorąc pod uwagę wielkie siły międzynarodowe. I takie myślenie, proszę Państwa, powoduje, że my ustawiamy się w pozycji przedmiotu tych rozgrywek, a nie w pozycji podmiotu tych rozgrywek. Ja bym chciała postawić taką tezę, że bez względu na to, jak małym państwem jesteśmy, bądź jak dużym w relacjach międzynarodowych, to zawsze mamy szansę być podmiotem i zawsze mamy szansę i możliwość wpływania na relacje międzynarodowe i na naszą przyszłość. Tylko musimy chcieć podjąć to wyzwanie. A my poprzez naszą historię jak gdyby poddajemy w przedbiegach, nawet nie próbujemy. I dlatego ja chciałam właśnie poruszyć ten temat katastrofy smoleńskiej w kontekście stosunków międzynarodowych i będę kładła nacisk na to, co się działo na arenie międzynarodowej w okresie poprzedzającym katastrofę i w okresie po katastrofie do dzisiaj. Bo można powiedzieć, że toczy się jakaś burza ponad naszymi głowami i od czasu do czasu jakiś piorun na nas z tej burzy spada. I teraz pytanie, czy my możemy kontrolować tą burzę i na ile, żeby te pioruny na nas nie spadały. No tak chciałabym to ująć. Dlaczego jest to bardzo trudny temat? Dlatego, że relacje, polityka świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jest najbardziej znana i najbardziej istotna w stosunku do Rosji. Czyli katastrofę smoleńską należy rozpatrywać w kontekście relacji Polska-Rosja. Ale ta katastrofa odbyła się również w bardzo skomplikowanym układzie międzynarodowym i tu właśnie pokazuje, jakie relacje międzynarodowe oddziaływały na relacje Polska-Rosja. Proszę bardzo, Rosja-NATO, Rosja-USA, Rosja-Niemcy, Rosja-Europa Centralno-Wschodnia. To tylko ten najbliższy krąg tych wzajemnych zależności, które miały wpływ na sytuację Polski w momencie katastrofy smoleńskiej. Dlatego moja prezentacja dzisiaj będzie w dużej mierze koncentrowała się na przypomnieniu faktów, bo my wszyscy o tych faktach gdzieś kiedyś słyszeliśmy, ale dopiero jak się je wszystkie, że tak powiem, ułoży po kolei, to dopiero wyłania się pewien obraz, który pozwala nam na zrozumienie, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. I dlatego też, przepraszam z góry, ale będę powtarzała niektóre wydarzenia, ponieważ one mają istotne znaczenie dla różnych relacji. Dlatego ta moja prezentacja jest taka, może być dość skomplikowana i bardzo chętnie będę chciała od Państwa otrzymać uwagi, jak to uprościć, czy jak to ulepszyć, żeby ten obraz był bardziej dla nas zrozumiały, ponieważ uważam, że gdybyśmy lepiej rozumieli sytuację międzynarodową, moglibyśmy lepiej wpływać na jej przebieg, na naszą korzyść. Przynajmniej takie założenie przyjęłam. I przechodząc już konkretnie do tematu. Najważniejszym, można powiedzieć, tematem, problemem współczesnej Europy są relacje Rosja-NATO.
I tutaj warto przypomnieć, że NATO, które powstało w 1949 roku, w swoim akcie założycielskim wyznawało zasadę tak zwanych otwartych drzwi. Czyli każde państwo, które spełnia wymogi i wyrazi taką wolę, może stać się członkiem organizacji NATO. I tutaj właśnie ta zasada mówi, że każde państwo ma suwerenne prawo do decydowania o swoim bezpieczeństwie. I na tej zasadzie jest zbudowane i stworzone właśnie Sojusz Północnoatlantycki NATO. I teraz co się dzieje? Po 90 roku kraje, które wyzwoliły się spod okupacji Związku Radzieckiego, i to zarówno Republiki Radzieckie, jak i kraje Europy Centralno-Wschodniej, w sposób naturalny dążą do zabezpieczenia sobie bezpieczeństwa w ramach struktur NATO, aby chronić się przed byłym okupantem, jakim powiedzmy dziś spadkobiercą jest Rosja. I ten proces Rosja z kolei nazywa przybliżaniem się granic NATO do Rosji. I Rosja twierdzi, że to, że kraje byłego Związku Radzieckiego, były podległe Rosji kraje, dzisiaj chcą wejść do struktur NATO, Rosja to nazywa, że NATO przybliża swoje granice do Rosji i stwarza zagrożenie dla Rosji, prawda? I w związku z tym, niejako występując z punktu widzenia swojego naturalnego prawa do obrony, Rosja żąda przywrócenia podległości krajów ościennych. Widzicie państwo, jaki tu jest fundamentalny konflikt, a na którym Rosja bardzo dobrze dzisiaj wygrywa opinię światową. I co jeszcze dalej Rosja mówi? Rosja mówi, że w zasadzie praktycznie odmawia takim krajom jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Gruzja, Ukraina, Litwa, Łotwa, odmawia tym krajom zapewnienia prawa do zapewnienia bezpieczeństwa, twierdząc, że różne kraje mają różne prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, twierdzi, że Rosja ma większe prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa niż kraje mniejsze ościenne. My mamy mniejsze prawo do zapewnienia sobie prawa bezpieczeństwa. Jest to jawna zasada dyskryminacji mniejszych krajów. Ich bezpieczeństwo nie jest tak ważne jak bezpieczeństwo dużej Rosji. Także to jest również logika stanowiska rosyjskiego. I tutaj dochodzę do takiego aktu stanowiącego, który jest umową współpracy między Rosją a NATO. Ponieważ NATO, zanim przyjęło jakikolwiek kraj byłego Związku Radzieckiego w swoje struktury, to chciało zapewnić Rosję, że nie jest to działanie skierowane przeciwko Rosji, że nie jest to, powiedzmy sobie, polityka antyrosyjska. I dlatego podpisano taki pakt, to się nazywa akt stanowiący, między Rosją a NATO. I to jest właśnie dokument, do którego Rosja się dzisiaj odwołuje, mówiąc całemu światu, że w tym dokumencie jest napisane, że strefa Europy Centralno-Wschodniej pozostanie strefą zdemilitaryzowaną. Krótko mówiąc, Rosja mówi, że permanentne stacjonowanie znaczących sił zbrojnych NATO w Europie Wschodniej nie jest możliwe. To znaczy ani stacjonowanie sił bojowych, czyli żołnierzy, ani stacjonowanie stałych baz NATO, czyli infrastruktury. Czyli de facto Rosja twierdzi i żąda demilitaryzacji Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? I tak Rosja interpretuje pewne fragmenty umowy NATO-Rosja z 1997 roku. I teraz tak, ponieważ to jest niezwykle istotne, jak państwo słyszycie, że NATO obiecało Rosji nie dozbrajać Polski, okay, bo to bez przerwy o tym mówią i na Zachodzie, i w Ameryce, i w Rosji, i w Polsce też. My też to mówimy, że myśmy obiecali Rosji, że my się nie będziemy zbroić. Okay? Ja bym dlatego chciałam państwu tutaj zadać takie wyzwanie prawne. O, może w ten sposób. Tutaj na tym slajdzie pokazuję odpowiedni fragment tego aktu stanowiącego, na który Rosja się powołuje. I ponieważ to jest bardzo trudny negocjacyjny język tego fragmentu, to ja go tu rozbiłam na takie części, żebyśmy go lepiej rozumieli. Okay? Czyli ten fragment, ten paragraf, można powiedzieć, mówi tak.
w obecnych i możliwych do przewidzenia warunkach międzynarodowych. Pamiętamy rok 97, okej? Sojusz NATO będzie realizował kolektywną obronę i inne zadania. I teraz ważne. Raczej poprzez zapewnienie niezbędnej interoperacyjności, integracji i zdolności wzmocnienia, niż poprzez dodatkowe, permanentne stacjonowanie znaczących sił bojowych na terytoriach nowych członków NATO. Okay? Widzicie Państwo, jaki tu jest trudny język, ale on nie jest, on jest trudny dlatego, że on stara się zbalansować pewne wyrażenie woli współpracy z Rosją, a jednocześnie nie oddanie prawa do chronienia nowych członków. Dlatego jest to taki konwolutyt, jak to się mówi, trudny język. Dlatego nam jest po prostu trudno to zrozumieć. I co dalej jeszcze mówi ten paragraf? Że w związku z tym NATO będzie musiało polegać na zadowalającej infrastrukturze, która musi zapewnić realizację właśnie tych zamierzeń. Okay? I teraz jest klauzula, która jest dla nas również ogromnie ważna, która idzie zaraz po tym. W tym kontekście, w tym powyższym kontekście, czyli że my w ogóle wolelibyśmy się nie zbroić, ale oczywiście musimy chronić naszych członków, okay? I w tym kontekście wzmocnienie sił będzie mogło nastąpić w razie konieczności w przypadku obrony przeciwko groźbie agresji. Okay? To jest ten język, który Rosja dzisiaj używa przeciwko nam, mówiąc, że my się nie mamy prawa zbroić. To jest ten fragment, który powinniśmy znać, który powinniśmy rozumieć i na podstawie którego powinniśmy powiedzieć Rosji, że Rosja kłamie, że w tym dokumencie nic takiego nie jest powiedziane i że to jest nieprawda, co Rosja dzisiaj stara się światu wmówić. I teraz tak, ten akt stanowiący z tym centralnym elementem, który żeśmy przed chwilą przedyskutowali, od samego początku był inaczej interpretowany w Rosji, inaczej w Ameryce i inaczej przez komentatorów politycznych. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, jaka była reakcja na podpisanie tego aktu. Więc Rosja twierdziła od razu, od samego początku, że akt stanowiący zakazuje NATO budowania infrastruktury i stałych baz w krajach nowo przyjętych. Rosja to od razu ogłosiła zaraz po podpisaniu aktu. Co Amerykanie powiedzieli, którzy negocjowali ten akt z Rosją? Od razu zaraz potem Amerykanie powiedzieli, że akt stanowiący nic nie zakazuje NATO. To było od razu powiedziane i to było powtórzone i dzisiaj też było powtórzone. Okay? Że akt stanowiący jest wyłącznie deklaracją polityczną dobrej woli w danym momencie. To mówią Amerykanie. Nie jest to żaden traktat międzynarodowy, gdyż akt ten nie wymagał ratyfikacji poprzez Kongres USA. Wszystkie zobowiązania międzynarodowe o mocy prawnej muszą być ratyfikowane przez Kongres. Ten dokument nie był ratyfikowany, w związku z tym nie jest umową międzynarodową. I to podkreślają bardzo mocno ci, którzy negocjowali i doprowadzili do podpisania tego aktu. Czyli proszę Państwa, z jednej strony Rosja mówi, mamy obowiązującą umowę międzynarodową, która nie pozwala się nowym krajom zbroić. A z drugiej strony mamy Amerykanów mówiących, że mamy akt dobrej woli, akt polityczny, deklarację polityczną dobrej woli, która nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest obowiązującym dokumentem prawnym. Okay? I co jest istotne, także widzicie, jakie mamy radykalnie przeciwne pozycje. Co jest istotne w tym wszystkim, pan Henry Kissinger, słynny amerykański polityk, który był w partii opozycyjnej, bo akt negocjowała administracja Clintona, więc Kissinger siłą rzeczy miał ochotę to skrytykować. Jak on skrytykował? On powiedział, że tak, jedyną konkretnym efektem tego aktu stanowiącego jest powołanie, to znaczy danie, można powiedzieć, powołanie Rady Rosja-NATO,
Czyli na podstawie aktu stanowiącego strony układające się zgodziły się na powołanie Rady Rosja-NATO. I właśnie do tej struktury odniósł się Kissinger, powiedział, że to jest jedyna konkretna rzecz w tym dokumencie i że właśnie powołanie takiej rady powoduje, że Rosja de facto dostała prawo weta wobec decyzji NATO. Ponieważ w ramach tej Rady Rosja-NATO, Rosja będzie wpływała na to, jakie decyzje NATO będzie podejmowało. No i oczywiście administracja Clintona powiedziała, że to nieprawda, że to nie ma takiego zamiaru ani celu i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że Kissinger miał rację, że, że tak powiem, usankcjonowanie takiego ciała, które stawia Rosję na równi z NATO i umożliwia Rosji stałe konsultacje z przywództwem NATO, daje Rosji ogromne narzędzie do wpływania na decyzje NATO. W każdym razie dla nas to jest istotne. Chciałabym, żebyście Państwo może mogli zapamiętać, że ten akt stanowiący, na który Rosja się powołuje, na pewno nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest to dokument prawny. Teraz chciałabym przejść do stosunków Rosja-NATO w przeciągu pewnego okresu czasu, który dla nas jest istotny, żebyśmy zrozumieli te relacje, ponieważ one mają bardzo istotne znaczenie dla nas i również mają istotne znaczenie dla katastrofy, dla tragedii smoleńskiej. Także jeszcze raz, 97 rok, mamy akt stanowiący i jedna strona, czyli NATO i USA, mówi deklaracja polityczna, a druga strona, Rosja, mówi zobowiązanie prawne, według którego kraje nowo przyjęte nie mają prawa się zbroić. W 2002 roku, dopiero w 2002, powstaje właśnie ta słynna Rada Rosja-NATO. Czyli Rosja, na przykład, można powiedzieć, że zaczyna mieć możliwości wpływu na decyzje NATO od 2002 roku. I co jest następny ważny taki moment w tych relacjach? To jest, proszę Państwa, kwiecień 2008 roku, to jest szczyt NATO w Bukareszcie. W Bukareszcie. Słyszeliście o kontrowersji wypowiedzi pana ministra marszałka Sikorskiego. To jest rok 2008, kwiecień, szczyt NATO, na którym, to jest jeszcze, proszę pamiętać, z punktu widzenia Ameryki, administracja Busha. I to jest szczyt, nad którym rozgrywa się przyszłość Gruzji i Ukrainy. Dlatego, że Rosja, że tak powiem, i jej przedstawiciel w NATO, czyli Niemcy w pewnym sensie, są przeciwko daniu jakiejkolwiek nadziei Gruzji i Ukrainie do przyłączenia się do NATO. Natomiast Ameryka i Polska, konkretnie prezydent Kaczyński, prowadzą lobbying, czyli przekonują członków NATO, że trzeba otworzyć drogę dla Gruzji i Ukrainy do przyszłego członkostwa NATO. Także ten szczyt koncentruje się właśnie dokładnie na tym, czy przyjąć Gruzję i Ukrainę, czy im od razu powiedzieć, że mowy nie ma, to o co walczy Rosja, czy im dać tak zwaną mapę wdrożenia w system NATO i wybierają taką drogę bardzo pośrednią. Nie dają im takiej formalnej mapy przystąpienia, ale wydają deklarację, że Rosja i Gruzja są mile widziane po spełnieniu wymogów. Czyli ogłaszają, że NATO będzie gotowe przyjąć Rosję i Ukrainę w poczet członków po spełnieniu wszystkich. Gruzję i Ukrainę w poczet członków NATO po spełnieniu tych wymogów. Także to jest niezwykle ważny szczyt i tutaj w tym kontekście teraz słyszymy, że już wtedy, ponieważ jednocześnie odbywały się spotkania Rosja-NATO, Rosja była w Bukareszcie i przedstawiciele Rosji nie brali udziału jako członkowie, ale, że tak powiem, byli obecni.
I byli obecni i właśnie w ramach tych negocjacji wiemy, że próbowali właśnie podważyć suwerenność Ukrainy i w ogóle prawo Ukrainy do samostanowienia. I teraz zaraz po tym szczycie, proszę zauważyć, bardzo krótko potem, odbywają się manewry wojskowe NATO w Gruzji. I to jest maj, a w sierpniu Rosja atakuje Gruzję. I co mówi Miedwiediew, jak Rosja zaatakowała Gruzję w sierpniu? On mówi tak, że gdyby Rosja nie zajęła południowej Osetii, NATO rozszerzyłoby tam swoje wpływy. Czyli Rosja uzasadnia agresję na Gruzję niejako wstrzymaniem ekspansji NATO w kierunku Rosji. Bardzo istotne, żebyśmy to rozumieli. I to jest właśnie ten kryzys gruziński, kiedy właśnie prezydent Lech Kaczyński jedzie do Gruzji, jedzie do Tbilisi i tam broni niejako Gruzji własną piersią przed agresją rosyjską. I co jest następnie bardzo ważne, jeszcze tu na tym slajdzie mam ten fragment, kiedy rok później już mamy administrację demokratyczną prezydenta Obamy w Stanach Zjednoczonych i rok później we wrześniu Ameryka ogłasza, to się tak nazywa powszechnie, wycofanie się z tarczy antyrakietowej w Polsce. To nie było wycofanie się, to było zmodyfikowanie programu tarczy antyrakietowej. Niemniej jednak to było bardzo istotne osłabienie pozycji Polski w tym właśnie momencie. I teraz popatrzmy na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Właśnie w kontekście tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli o ważne wydarzenia, czyli ten kwiecień 2008 roku, prezydent Kaczyński jest partnerem Amerykanów, czyli administracji Busha, w negocjowaniu przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. Okay. I potem zaraz mamy właśnie tą wojnę gruzińsko-rosyjską, gdzie prezydent Kaczyński odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż przywozi 5 liderów prezydentów krajów Unii Europejskiej i angażuje Unię Europejską w ten konflikt. I mówi, że my razem stajemy w obronie Gruzji, bo my dzisiaj jesteśmy solidarni i w tym jest nasza siła i tą siłą zatrzymamy rosyjską agresję. To mówi właśnie prezydent Kaczyński w Tbilisi. I potem zaraz po tym, zaraz dosłownie jeszcze w trakcie trwania tego konfliktu następuje podpisanie umowy polsko-amerykańskiej, to się nazywa porozumienie o tarczy antyrakietowej, czyli błyskawicznie Ameryka i Polska w wyniku konfliktu gruzińskiego finalizują te negocjacje o tarczę antyrakietową, o bazy tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechosłowacji. To jest momentalnie zrobione. I także to jest, i w tym momencie, to jest sierpień 2008 roku, jak wiecie, prezydent Bush odchodzi, republikanie odchodzą do władzy, w styczniu 2009 przychodzi prezydent Obama. I teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jeszcze w kwietniu, w zasadzie jeszcze w lutym, administracja Obamy ogłasza zmianę polityki w stosunku do Rosji. To jest tak zwany słynny reset, czyli budowania przyjaznych relacji z Rosją. I tutaj mamy jubileuszowy 60. szczyt na 60. Szczyt, nie, to jest 60. rocznica istnienia NATO i to jest szczyt w Strasburgu w 2009 roku. I tam dochodzi do spotkania Miedwiediew z Obamą i w wyniku tego spotkania nowa administracja momentalnie zmienia kierunek polityki amerykańskiej i senatorzy amerykańscy przyjeżdżają do Moskwy i do Warszawy, aby renegocjować właśnie to porozumienie o tarczy antyrakietowej w Polsce. Czyli pierwsza rzecz na porządku dziennym nowej administracji, renegocjacje umowy tarczy antyrakietowej z Polską i z Czechami. Oni przyjeżdżają i oni mówią tak, my się nie wycofujemy z obrony, z naszego zobowiązania obrony w stosunku do was. My tylko to modyfikujemy. Ale faktem jest, że priorytetem staje się Rumunia i Bułgaria, ponieważ one są bliżej Iraku i bliżej Bliskiego Wschodu, natomiast Polska i Czechy są odłożone na później, na dalszą fazę rozwoju tego programu. I
Także tutaj ważne jest, ja do tego dojdę, czyli Obama ogłasza tą modyfikację 17 września 2009 roku. I ja nie chcę wchodzić tutaj w przyczyny, ale jest to dla nas bardzo bolesna data i to wysyła bardzo mocny sygnał do Moskwy, że Ameryka, powiedzmy, no, osłabia swoje poparcie dla polskich dążeń. I teraz tak, Lech Kaczyński spotyka się z prezydentem Obamą dosłownie w 2 tygodnie później na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, no i zgłasza swoje, powiedzmy, obiekcje i zastrzeżenia do tej decyzji Obamy. I zostaje niejako zapewniony, że zobowiązania w stosunku do Polski nadal są aktualne. I to jest, co jest ważne, że w styczniu 2010 roku zostaje ogłoszona decyzja polsko-amerykańska o tym, że rakiety Patriot przyjadą do Polski i zostaną rozmieszczone w Morągu. I bardzo ważne wydarzenie z naszego punktu widzenia. W lutym 2010 roku zostaje podpisana dwustronna umowa, tak zwana umowa SOFA, w sprawie stacjonowania amerykańskich żołnierzy oraz amerykańskich baz baterii Patriot w Polsce. Czyli ta umowa jest niejako zaprzeczeniem, to znaczy jest bezpośrednio przeciwna stanowisku Rosji, prawda? Bo Rosja walczy o to, żeby żadne bazy, ani żadni żołnierze, ani natowscy amerykańscy w Polsce się nie znajdowali. A tu proszę zobaczyć, luty 2010, ta umowa stwarza podstawę prawną do tego, żeby siły bojowe amerykańskie mogły być obecne na terenie Polski. I jeszcze taka ciekawa istotne wydarzenie. Mianowicie Amerykanie, zmieniając swoją politykę w stosunku do Rosji, chcieli dużo uzyskać w polityce międzynarodowej. Mieli swoje priorytety. I jednym z takich priorytetów dla administracji Obamy było podpisanie dwustronnej umowy z Rosją o redukcji broni nuklearnej. To się nazywa umowa STAR, żeby Rosja i Ameryka po prostu zniszczyły swoje potencjał nuklearny do małego poziomu. I to był jeden z celów polityki amerykańskiej, zbliżenia z Rosją. I właśnie 8 kwietnia dochodzi do podpisania umowy dwustronnej Rosja-Stany Zjednoczone redukcji nuklearnych sił zbrojnych. I ta umowa jest podpisana w Pradze. I na uroczystości podpisania tej umowy jest zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i premier Donald Tusk. I oni obaj spotykają się z prezydentem Obamą. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzieliście, dla mnie to było bardzo ciekawe. Proszę zobaczyć, 7 kwietnia Donald Tusk jest w Katyniu razem z premierem Putinem. 8 kwietnia spotyka się z prezydentem Obamą w Pradze i tam również spotyka się z prezydentem Obamą Lech Kaczyński, prawda? A 10 kwietnia mamy następny lot do Katynia. To są okoliczności. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć na temat tego, co Ameryka chciała uzyskać, zmieniając właśnie ten kierunek działań i odraczając tarczę antyrakietową w Polsce. Przede wszystkim administracja Obamy doszła do władzy na podstawie ogromnych oczekiwań społecznych zakończenia wszelkich wojen i zapewnienia pokoju na świecie. Czyli to oczekiwanie elektoratu Obamy, żeby Ameryka prowadziła pokojową politykę, było ogromne. Zakończenie wojny w Iraku, zakończenie wojny w Afganistanie. To była agenda, która wyniosła Obamę do władzy. Także on musiał to uwzględnić w swojej polityce. Także te nastroje pacyfistyczne w Ameryce były naprawdę ogromne i oczekiwania również. W związku z tym, żeby zakończyć konflikt w Afganistanie, Ameryka potrzebowała współpracy Rosji.
Okay. Następnie, żeby wprowadzić sankcje na Iran, Ameryka potrzebowała Rosji i jej zgody w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. No i oczywiście kolejny element ważny polityki Obamy to była właśnie zawarcie tej umowy STAR o redukcji broni nuklearnej. Czyli to były takie trzy priorytety administracji Obamy, które wyznaczyły, legły u podłoża polityki resetu. I teraz popatrzmy na stosunki Polska-Rosja przed Smoleńskiem. I tu chciałabym je tak króciutko zaznaczyć w kontekście po pierwsze relacji wielostronnych, a następnie w kontekście relacji dwustronnych. Także jeszcze raz powtórzę, w relacjach wielostronnych mamy bardzo ważne wydarzenie, kiedy prezydent Lech Kaczyński jedzie do Gruzji i niejako stawia opór rosyjskiej agresji na Gruzję. Potem 15 sierpień, zaraz zobaczcie Państwo tydzień później, zostaje podpisana umowa Polska-Stany Zjednoczone w sprawie budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechosłowacji, elementów systemu tarczy antyrakietowej. Potem mamy kwiecień 2009 rok, czyli właśnie szczyt NATO w Strasburgu. I właśnie to jest ciekawe, że w kontekście tego szczytu, na którym ogłoszono reset, to było mniej więcej w tym czasie, kiedy Radosław Sikorski zaproponował, aby Rosja również przystąpiła do NATO. Skoro każdy może, to niech również Rosja przystąpi, prawda? Na co Rosja odpowiedziała, że mocarstwa nie przystępują do systemów obrony. One kreują systemy obrony. Także odrzuciła ofertę naszego pana ministra. I potem mamy wrzesień 2009 rok, kiedy Ameryka wycofuje się z tarczy antyrakietowej. Także rok po podpisaniu porozumienia Ameryka zmienia swoje stanowisko w tej sprawie w dużej mierze pod ogromną presją Rosji. A w relacjach dwustronnych między Polską a Rosją, jak to wygląda? Takie najważniejsze wydarzenia, bo tu należałoby bardzo dużo powiedzieć, ja do tego jeszcze wrócę, ale tylko zasygnalizuję. 1 września 2009, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte jest wielka uroczystość i prasa międzynarodowa określa, że ze strony Rosji było brak przeprosin za sowiecką okupację. Putin relatywizuje winę Rosji i wzywa, aby nie wracać do historii. Czyli taki, można powiedzieć, jest przekaz po uroczystościach na Westerplatte. Potem mamy 17 września, kiedy idzie ogromny spór o prawdę historyczną między Polską a Rosją. I mamy uchwałę Sejmu, która mówi o tym, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójstwa i mówi również o polskiej Golgocie Wschodu, na co Rosja odpowiada z ogromną agresją na tą uchwałę i wręcz odpowiada atakiem cybernetycznym na serwery polskich instytucji państwowych. Czyli mamy 1 wrzesień, potem 17 wrzesień, no i potem 10 kwiecień, proszę Państwa, 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Także to jest ten kontekst historyczny, o którym należy pamiętać. I tu chciałam zwrócić uwagę, jak bardzo ważna jest polityka historyczna. No jest narzędzie wojny psychologicznej. I właśnie Rosjanie mówią, że człowiek w swym życiu opiera się na przeszłości, która oddziaływuje na jego podświadomość, ponieważ przeszłość historyczna to jest podstawa jedności każdego narodu jako zwartej społeczności. Dlatego wojna historyczna jest bardzo istotna i jest ważnym narzędziem polityki rosyjskiej. Polega ona na nadszarpnięciu jedności narodu poprzez działania informacyjne mające na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów. I celem tego jest zniszczenie dumy narodowej, bo duma narodowa to jest siła moralna narodu, czyli poprzez politykę historyczną niszczy się dumę i siłę moralną narodu i rozbija się jego jedność.
Teraz właśnie w tym kontekście tej wojny historycznej chciałam nawiązać do wystąpienia Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, kiedy on właśnie na wiecu w sierpniu 2008 roku, kiedy pojechał tam bronić Gruzji przed Rosją. Co prezydent Kaczyński tam powiedział? Posłuchajmy. Sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają, że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Wszyscy poznaliśmy tę dominację. To nieszczęście dla Europy. To łamanie ludzkich charakterów, narzucanie obcego ustroju, narzucanie obcego języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas rosyjskich apetytów. Ale okazuje się, że nie, że to błąd, że tak nie jest. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli wartości, o które opiera się Europa, mają jakiekolwiek znaczenie. I proszę Państwa, tutaj Lech Kaczyński wraca do Gruzji kilka miesięcy później z okazji rewolucji róż i tam następuje próba zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I ten drugi, ten właśnie powrót do Gruzji i to wydarzenie, ta próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego przy granicy z Osetią jest takim pierwszym momentem przełomowym, kiedy Polska zaczyna mówić dwugłosem. Dlatego, że do tego momentu, do momentu kryzysu gruzińskiego, można powiedzieć, że polski rząd i polski prezydent i wszyscy przedstawiciele władz polskich w zasadzie jednym głosem mówili w kwestii bezpieczeństwa kraju. Wszyscy się zgadzali, że zależy nam na obecności sił NATO w naszym kraju, że chcemy stałe bazy NATO, że chcemy żołnierzy, znaczne siły żołnierzy, NATO, jak i Stanów Ameryki, Stanów Zjednoczonych na naszym terenie. Wszyscy ubiegamy się o jak największe możliwości obrony naszego terytorium przed wschodnim sąsiadem. Natomiast właśnie w momencie kryzysu gruzińskiego, w momencie próby zamachu na Lecha Kaczyńskiego następuje rozłam, rozdźwięk, podział w polskich polityce, wśród polskich polityków. I Polska zaczyna mówić dwugłosem, dlatego że polskie ABW wydaje raport z tego wydarzenia, mówiący o tym, że ten atak, ten próba zamachu to była gruzińska prowokacja, że to Gruzini próbowali zaatakować naszego prezydenta. I ta właśnie interpretacja to była interpretacja moskiewska. To Rosja narzuciła taką interpretację wbrew zeznaniom naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nasze ABW i część naszego rządu przyjęła rosyjską interpretację na szkodę naszego prezydenta. Czyli to była pierwsza próba Rosji, że tak powiem, rozdzielenia władz polskich w kwestii zasadniczej dla Rosji, właśnie w kwestii tego członkostwa NATO. Byłych krajów Związku Radzieckiego. I teraz tak, następne ważne wydarzenie z punktu widzenia historycznego, 1 września. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, że zanim Putin przyjechał na Westerplatte, to w Rosji wydano książkę, i to była bardzo istotna książka wydana przez rosyjskie służby wywiadu zagranicznego, która obarczała Polskę winą za wybuch II wojny światowej. Czyli Rosja najpierw, że tak powiem, wytoczyła ciężkie działa, a następnie przysłała Putina na 1 września, który powiedział: zapomnijmy, kochajmy się, nieważne. Prawda? To czyli bardzo dobra strategia dyplomatyczna. Bo jak się nie będziecie my zgadzali, no to my pokażemy wam, co my możemy, prawda? To wtedy wy będziecie napiętnowani winą za II wojnę światową. No i Lech Kaczyński, prezydent Kaczyński, odpowiedział Putinowi 1 września. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że cała Europa idzie właśnie w tym kierunku, w kierunku pluralizmu, wolności, demokracji i prawdy.
I ta wymiana tych właśnie stanowisk została podsumowana przez prasę zagraniczną, że Moskwa nie jest w stanie uznać swojej historycznej odpowiedzialności za wydarzenia z 1939 roku. Dlaczego 17 września 2009 jest ważny? On jest ogromnie ważny. My, że tak powiem, doświadczając, żyjąc na bieżąco, nie byliśmy w stanie tego ani ogarnąć, ani zrozumieć, ale dzisiaj pomału zaczynamy rozumieć znaczenie tej właśnie 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Pierwsze wydarzenie z tym związane to jest to, że właśnie wtedy administracja Obamy wycofuje się właśnie z tej koncepcji tarczy antyrakietowej w Polsce. Czyli w pewnym sensie jest to sygnał dla Rosji, że Ameryka nie będzie tak ostro nas broniła. A następnie następuje atak cybernetyczny na urzędy państwowe i to jest, powiedzmy, akt agresji ze strony Rosji, prawda? I na podstawie, w związku z tym atakiem powstaje specjalny urząd ochrony baz komputerowych instytucji państwowych, tak zwany Instytut CERT. I teraz tak, nie 17 września, tylko parę dni później polski Sejm przyjmuje tą ważną uchwałę. Ja tutaj króciutko powiem, że ta uchwała mówi tak, że Polska padła ofiarą dwóch totalitaryzmów. Niemieckiego, hitlerowskiego i sowieckiego, czyli porównuje, prawda? To jest coś, czego Rosjanie nie wolno nam tego robić. Rosja nam zabrania robić takie porównania. Rosja nie tylko nam, ale całemu światu zabrania, żeby takie porównania były robione. I bardzo agresywnie i jednoznacznie reaguje na tego typu działania. Następnie Polska doświadczyła wielu straszliwych zbrodni składających się na Golgotę Wschodu, czyli odniesienie się do wywózek, do martyrologii ludności cywilnej terenów podbitych. I następnie Katyń to zbrodnia o charakterze ludobójstwa, czyli zbrodnia wszystkich zbrodni, najczęstsza zbrodnia prawa międzynarodowego. Tego nam też nie wolno mówić, bo Rosja tego nie lubi, to im się nie podoba, bo to ich stawia w złym świetle, a oni są przecież dobrym narodem i w związku z tym nie wolno tego mówić. I tu ta deklaracja mówi, że pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania prawdy, czyli mówi, że dobre stosunki między Polską a Rosją mogą być budowane wyłącznie w oparciu o prawdę. I tutaj mam całą właśnie masę odpowiedzi ze strony Rosji, która bardzo atakuje tą uchwałę i bardzo agresywne wypowiedzi świadczące o tym, że Rosja nie jest w stanie uznać swojej historycznej odpowiedzialności za swoją rolę w II wojnie światowej, jak również za swoje przestępstwa w stosunku do narodu polskiego. I teraz tak, przejdźmy do stosunków Rosja-USA. Czyli tutaj one się dzielą na ten właśnie, bardzo istotny jest ten przełom między administracją Busha, która rządzi 8 lat, czyli była w stanie wykreować bardzo jednoznaczną politykę międzynarodową i bardzo zresztą kontrowersyjną pod wieloma względami, bo mamy wojnę, agresję na Irak i problemy w Afganistanie. Także ta polityka administracji Busha jest szeroko krytykowana i atakowana na arenie międzynarodowej. I mamy w styczeń 2009 przychodzi nowa administracja i jest całkowity zwrot i często właśnie ta administracja podnosi decyzje motywowane tym, żeby one były odmienne bądź przeciwne od administracji Busha. Także to jest też ważny problem polityczny, z jakim Ameryka się w tym momencie spotyka. I tutaj właśnie na szczycie w Bukareszcie dochodzi do deklaracji stosunków strategicznych między Rosją a USA. Czyli nawet za administracji George'a Busha, republikańskiej, dochodzi już do pewnego porozumienia między Rosją a USA. Następnie mamy ten kryzys gruziński, który jest wywołany w dużej mierze stanowiskiem USA, twardym stanowiskiem, że Gruzja i Ukraina ma prawo dołączyć do NATO. Następnie mamy
zaraz po objęciu władzy przez administrację Obamy spotkanie Obama-Miedwiediew. I to jest ważne, dlatego że dynamika personalna między Obamą a Miedwiediewem, bo on był wtedy, Miedwiediew prezydentem był, była bardzo dobra na poziomie osobistym. Pamiętajmy, że Putin wtedy był premierem, czyli takim odpowiednikiem Obamy był wszędzie Miedwiediew i oni mieli bardzo dobre relacje wzajemne. I komisja, i właśnie zaraz po tym, jak jest ogłoszony reset, Obama wysyła tutaj negocjatorów, żeby zobaczyli, co można zrobić, żeby tak zmienić ten program tarczy antyrakietowej, żeby zadowolić Rosjan. Oni właśnie tu negocjują, wszystko jest ustalone i w lipcu 2009 roku Obama jedzie do Moskwy i tam właśnie jak gdyby już dobija ostatecznego targu odnośnie zmiany koncepcji tarczy antyrakietowej, spotyka się i z Miedwiediewem, i z Putinem. Właśnie zaraz potem we wrześniu ogłasza tą właśnie decyzję zmiany tarczy. I teraz tak, są takie opinie, że w lipcu ukazuje się taki list otwarty intelektualistów Europy Centralno-Wschodniej do prezydenta Obamy, którzy wzywają go do tego, żeby nie opuszczał Europy Centralno-Wschodniej. I to jest bardzo, bardzo pięknie sformułowany list, który wyraża obawy naszego regionu przed rosnącym imperializmem rosyjskim. Ale ponieważ to jest list otwarty, który jest publikowany w prasie, to administracja Obamy jest niezadowolona z formy, w jakiej ta opinia została wyrażona. I niejako na bazie tego niezadowolenia postanawia, że tak powiem, użyć tą datę 17 września do ogłoszenia swojej decyzji. Na ile to jest prawda, trudno powiedzieć, są takie opinie. W efekcie modyfikacji tarczy antyrakietowej jest priorytet na Rumunię i Bułgarię i tam zostają od razu podpisane pierwsze umowy dwustronne między Ameryką a tymi dwoma krajami. Ale należy pamiętać, że również dochodzi do bilateralnej umowy o stacjonowaniu amerykańskich żołnierzy w Polsce, to o czym mówiłam, 7 luty 2010. I zaraz potem właśnie ta umowa STAR o redukcji broni nuklearnej. I teraz tak, w tym właśnie kontekście, jak Państwu mówiłam, że Polska zaczyna mówić dwugłosem po próbie zamachu na prezydenta Kaczyńskiego w listopadzie 2008 roku. I Rosja nas rozgrywa od tego momentu. Rosja wie, że Ameryka nie sprzeciwi się i stara się rozegrać część, powiedzmy sobie, władzy polskiej przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, który jest postrzegany jako najsilniejszy lider opozycji w stosunku do Rosji w naszym regionie. I tutaj właśnie mamy to słynne spotkanie pana premiera Tuska z Putinem na molo w Sopocie, prawda? To jest taki symptom tego. A następny krok to jest rozdzielenie oficjalnych wizyt z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a następnie dochodzi do dwóch osobnych wizyt, do dwóch osobnych uroczystości w Katyniu. I teraz na tle tych wydarzeń, jak wyglądają działania Lecha Kaczyńskiego tuż przed katastrofą smoleńską, żebyśmy zobaczyli, w jakich warunkach politycznych on działa. Czyli tak, angażuje się bardzo we wsparcie Ukrainy i Gruzji. I mówi oficjalnie, rosyjskiemu imperializmowi mówimy nie. Oczywiście potem bierze udział w tych negocjacjach umowy tarczy rakietowej, antyrakietowej, negocjacje zmiany. Potem mamy 1 września, kiedy mówi, że żądamy dostępu do prawdy i będziemy się przeciwstawiać imperializmowi. 22 września spotyka się z prezydentem Obamą, aby mu wyrazić swoje zaniepokojenie. 7 luty podpisuje dwustronną umowę o stacjonowaniu wojsk amerykańskich i 8 kwietnia spotyka się z prezydentem Obamą w Pradze. I to jest bardzo ciekawe zdjęcie właśnie, proszę Państwa, bo to zdjęcie u góry to jest zdjęcie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Obamą w Pradze 8 kwietnia. A
uważam, że bardzo, bardzo istotny moment. Proszę popatrzeć na oba te zdjęcia. Tak, pierwsze zdjęcie jest 8 kwietnia, a drugie jest 10 kwietnia. Dla mnie one są bardzo wymowne. Tak, mamy katastrofę, tragedię smoleńską i tutaj mamy wypowiedź pana Turowskiego, że z krwi Kaczyńskiego wyrosną lepsze relacje z Moskwą. I teraz mamy katastrofę smoleńską i tutaj momentalnie rodzi się teza naciskowa, która obciąża winą prezydenta Kaczyńskiego. I pani wówczas minister Kopacz, jak wiadomo, jest bardzo zadowolona z życzliwości i współpracy Rosjan. A Polska naprawdę jest taka atmosfera budowania przyjaźni z Rosją na bazie tego strasznego wydarzenia i bardzo dużo się mówi o pojednaniu z cerkwią prawosławną. Pamiętamy te lata. I teraz takie spojrzenie na ten właśnie wydarzenia w relacjach NATO w kontekście katastrofy smoleńskiej. Czyli tak, 2008 szczyt w Bukareszcie potwierdza zasadę otwartych drzwi dla Gruzji i Ukrainy. Potem szczyt w 2009 roku w Strasburgu, czyli ogłoszenie resetu, prawda? A potem mamy szczyt w Lizbonie w 2010. To jest nietypowy szczyt, bo one zawsze są na wiosnę, a ten jest na jesieni, czyli dość mocno się opóźnia. I na tym szczycie pojawia się obawa, czy Rosja jest wiarygodnym partnerem. NATO zatwierdza amerykański plan nowej, zmodyfikowanej tarczy antyrakietowej. I również przy tej okazji odbywa się posiedzenie Rady Rosja-NATO i tam uzgadniają budowanie partnerstwa w oparciu o wzajemne zaufanie, przejrzystość, przewidywalność w celu budowy obszaru bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Czyli na szczycie właśnie w Lizbonie podnosi się problem zaufania do Rosji. To jest bardzo ciekawe właśnie, że tam ta kwestia wypływa bardzo wyraźnie. I w 2011 jest posiedzenie Rady NATO-Rosja i właśnie na tym posiedzeniu Miedwiediew żąda włączenia Rosji do budowy tarczy antyrakietowej jako równego partnera oraz ograniczenia zdolności obronnych terytorium NATO. I te postulaty NATO odrzuca, czyli Rosja po katastrofie smoleńskiej bardzo naciska na NATO, żeby uzyskać pewną przewagę, pozycję, powiedzmy sobie, dominującą. Ale NATO się nie daje, można tak to określić. Mamy rok 2012, szczyt NATO w Chicago i tam już ogłaszają tymczasową zdolność obrony terytorium NATO przed zagrożeniem pociskami balistycznymi. Czyli krótko mówiąc, już w Chicago NATO ogłasza taką wstępną gotowość do obrony przeciw antyrakietowej. Czyli widać, że te prace nad tarczą antyrakietową zdecydowanie przyspieszają po 2010 roku i Rosja nie jest dopuszczona jako partner do tego. I tutaj właśnie chciałam trochę powiedzieć o tym, jak Rosja zwalcza NATO, a konkretnie przede wszystkim właśnie tarczę antyrakietową. Tutaj, tak jak mówiłam, ten reset to miał na celu właśnie zmianę tonu w relacjach amerykańsko-rosyjskich i administracja demokratów bardzo liczyła na to, że ta przyjaźń polsko-rosyjsko-amerykańska będzie owocna. I dlatego ogłosiła właśnie to jest European Phased Adaptive Approach, ten EPAA, to jest właśnie ta zmodyfikowana tarcza antyrakietowa. I tutaj mamy, że prasa zachodnia dostrzegła to, że jest niebezpieczeństwo, że za cenę właśnie tego budowania dobrych relacji z Rosją poddaje się bardzo istotne interesy Europy Centralno-Wschodniej. I teraz tak, co się dzieje po Smoleńsku? Po Smoleńsku Rosja niejako zwiększa swoje żądania w stosunku do NATO.
i żąda równorzędnej roli w tworzeniu europejskiego systemu obrony antyrakietowej. I w 2011 roku pan Rogozin, przedstawiciel Rosji do NATO, stwierdza, że Rosja nie będzie tolerowała sytuacji, w której nie jest traktowana jako równorzędny partner. I ostrzega, że konsekwencją będzie bardzo poważne, że powrócimy do przyszłości i do wyścigu zbrojeń. W listopadzie 2011 Miedwiediew oświadcza, że zlecił wojsku przygotowanie planów zniszczenia Centrum Dowodzenia Natowsko-Amerykańskiego antyrakietowej tarczy, ponieważ NATO nie chce włączyć Rosji do architektury obrony Europy. I tutaj w odpowiedzi na to Ameryka oświadcza, że współpraca z Rosją nie może się odbywać kosztem planów obrony przeciw regionalnym zagrożeniom, czyli to jest my, czyli nie może się odbywać kosztem obrony przeciw regionalnym zagrożeniom, czyli nie może się odbywać kosztem naszego bezpieczeństwa oraz obrony interesów Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, Rosja nie uzyskuje w tym okresie między 2009 a 2011 takich warunków współpracy z NATO, które by ją zadowalały i które, jak to jeden z rosyjskich strategów oświadczył, zapewniałyby Rosji przewagę militarną pierwszego uderzenia w stosunku do USA. Także w roku 2012 Rosja rozmieszcza ruchomy system rakietowy, tak zwany S-400 w Kaliningradzie i NATO po prostu sobie protestuje. I teraz ważny jest rok 2012, dlatego że w tym momencie są wybory zarówno w Rosji, jak i w Ameryce. Prezydent Obama kandyduje na drugą kadencję, a prezydent Putin już jest wybrany na prezydenta. Tym razem, czyli od 2012 premier Putin staje się prezydentem Putinem, a Miedwiediew już nie jest odpowiednikiem Obamy w tych układach. I co jest ciekawe, że administracja Obamy zdaje sobie sprawę, że w momencie, kiedy Putin staje się prezydentem, to współpraca amerykańsko-rosyjska będzie dużo trudniejsza. I tutaj właśnie jest ten słynne takie wydarzenie, kiedy Obama mówi do otwartego mikrofonu, że wiesz, daj mi trochę czasu, ja potrzebuję troszkę swobody i po wyborach, jak wygram wybory, wtedy będę miał większy manewr decydowania odnośnie tarczy antyrakietowej i wtedy może się porozumiemy. Czyli ta wypowiedź Obamy była właśnie alarmująca, szczególnie tutaj dla nas w Polsce, ponieważ no, świadczyła o tym, że jak on wygra, no to jeszcze pogorszy te warunki obrony naszego regionu. No ale okazuje się, że do tego tak naprawdę nie doszło, dlatego że administracja Obamy była w pełni świadoma zagrożenia prezydentury Władimira Putina. I tutaj tam mieliśmy 12 rok, a tu już mamy 13 rok, mamy problem w Ukrainie, Majdan, potem Krym, no i potem wschodnia Ukraina, no zestrzelenie samolotu malezyjskiego. Także otwarta wojna, można powiedzieć. I teraz popatrzmy na skutki katastrofy smoleńskiej w relacjach właśnie w kontekście polskim i w kontekście międzynarodowym. Jakby to porównać. Więc w Polsce po katastrofie smoleńskiej Rosja zwiększa i umacnia swoje wpływy i rząd Tuska, jak to ktoś ostatnio się wyraził, inwestuje w relacje z Rosją. Czyli krótko mówiąc, Rosja tak naprawdę pacyfikuje Polskę. Natomiast na arenie międzynarodowej jest dokładnie odwrotnie w mojej ocenie. I Rosja traci zaufanie i wiarygodność. I proszę zobaczyć, tak jak w 2009 roku NATO było gotowe dopuścić Rosję do udziału w budowie europejskiego systemu obrony antyrakietowej. Ale po Smoleńsku NATO zdecydowało się nie dopuścić Rosji do budowy tej europejskiego systemu obrony antyrakietowej. Bardzo ciekawe, ale ta polityka NATO właśnie w stosunku do Rosji, jeżeli chodzi o formę współpracy z Rosją w tym temacie, się wyraźnie usztywnia
po katastrofie smoleńskiej. Następnie NATO w relacjach z Rosją, tak jak mówiłam, w ramach tej Rady Wspólnej podnosi problem zaufania, przejrzystości, przewidywalności oraz politycznej i militarnej wiarygodności. Prawda? Ciekawe, że właśnie zaraz po Smoleńsku wszystkie te obawy i te zastrzeżenia wypływają ze strony NATO. I w tym momencie Rosja zwiększa presję na NATO, stawia coraz większe i coraz bardziej nieracjonalne warunki, aż wreszcie zaczyna grozić. I w tym momencie NATO się jeszcze bardziej usztywnia i przyspiesza budowę tarczy antyrakietowej i Rosja w tym momencie decyduje się na konfrontację. Tak to wygląda w przeciągu tych właśnie lat 2009-2014. Krótko mówiąc, podsumowując, Polska jest spacyfikowana po Smoleńsku, ale Zachód jest ostrzeżony. I tutaj mamy groźby Rosji w stosunku do Polski. I to znowu wracam do 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bardzo istotne, że tak jak mieliśmy wydarzenia na Westerplatte, potem mieliśmy wydarzenia 17 września, a w międzyczasie Rosja prowadzi ogromne manewry wojskowe, niespotykane od końca zimnej wojny. Pierwsze po 90. roku manewry wojskowe na taką skalę razem z Białorusią, tuż przy naszych granicach. I to jest właśnie ten moment, ten okres od 8 do 20 września 2009, kiedy Rosja po raz pierwszy trenuje symulowany nuklearny atak na Warszawę. Także potem mamy podobny atak, był właśnie trenowany również teraz potem 20 września 2013 roku, czyli podobne właśnie wywieranie presji na Polskę trenowaniem symulowanego ataku nuklearnego było powtórzone przez właśnie te Zjednoczone Siły Rosyjsko-Białoruskie we wrześniu 2013 roku. I tutaj mamy też, oczywiście Rosja się zbroi w okręgu kaliningradzkim i co jest ciekawe, że my się nie zbroimy, ale oni na konto tego, że my możemy się zbroić, oni się faktycznie zbroją w Kaliningradzie, prawda? No i tutaj mamy słynne wypowiedzi pana Żyrynowskiego, który po pierwsze mówi, że z Polski nic nie zostanie, a potem nawet twierdza, że no, Polska może ewentualnie się uratować, jeżeli wyjdzie z Unii Europejskiej i z NATO i wprowadzi język rosyjski jako drugi oficjalny. Także takie nam warunki stawia, że jeżeli wyjdziemy z Unii, wyjdziemy z NATO i wprowadzimy język rosyjski, to może nie rzucą tej bomby atomowej na Warszawę. Także tu już dochodzimy do ostatnich wydarzeń. Tutaj wszyscy Państwo pamiętacie te wydarzenia, ale przypomnij, podsumujmy sobie to. Wrzesień 2014, NATO na szczycie w Wales, teraz niedawno szczyt na początku września, ogłasza powołanie tak zwanej szpicy, czyli siły szybkiego reagowania, czyli 4000 żołnierzy natowskich ma być gotowych do obronienia nas. Ale wkrótce potem Niemcy zgłaszają nieprzygotowanie do tego typu szybkiej działalności, jak wiemy. I w międzyczasie administracja Obamy zatwierdza sprzedaż 40 pocisków manewrujących o zasięgu 250 mil, czyli 370 kilometrów. I Amerykanie piszą, że po raz pierwszy siły zbrojne Polski będą w stanie dosięgnąć Rosji. Tyle tylko, że te pociski, te 40 pocisków do tych naszych samolotów F-16, one jeszcze muszą być zatwierdzone na kilku poziomach i jeżeli w ogóle się pojawią, to za kilka lat. A w tej chwili mamy tylko treningowe pociski, czyli takie atrapy, tak? I teraz tak, szefowie sztabów krajów NATO podczas spotkania w Wilnie 28 września, czyli bardzo niedawno, wyrażają wątpliwość co do możliwości wdrożenia tego przyjętego planu działań na rzecz gotowości, czy właśnie tej szpicy, prawda? I wskazują na organizacyjne i finansowe trudności. Czyli nawet, i proszę Państwa, ta szpica, to, że NATO nie zdecydowało się na zainstalowanie stałych baz i stałych sił bojowych w Polsce, to jest znowu kolejne zwycięstwo Rosji. Czyli ten szczyt
z tego roku niejako utrwalił politykę demilitaryzacji naszego regionu, politykę demilitaryzacji Polski pod presją Rosji. Bo to, że powstała ruchoma szpica, a nie stałe bazy, to jest konkretnie działanie mające na celu zadowolić rosyjskie oczekiwania, żeby tu nie było stałych baz, żeby tu nie było, jak to się mówi, amerykańskich żołnierzy, boots on the ground. Nie. Czyli ten szczyt tegoroczny jak gdyby kontynuuje politykę utrzymywania strefy demilitaryzacyjnej w naszym rejonie. I co dalej? Październik tego roku, czyli już jesteśmy tutaj. 5 października sekretarz generalny NATO nowy odwiedza Polskę i zapewnia o natowskiej gwarancji bezpieczeństwa. Ale następnego dnia przedstawicielka amerykańskiego Departamentu Obrony przyznaje, że planowana tarcza antyrakietowa, ta zmodyfikowana, która ma powstać w Polsce do 18 roku, nie chroni Polski przed rakietami z Moskwy. Okej? Okay. Także widzicie Państwo, w jakim jesteśmy położeniu. I tutaj chciałam już kończąc, chciałam nawiązać do polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która była skierowana przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. I takie bym postawiła pytanie, czy Moskwa uzyskała międzynarodowe przyzwolenie na odbudowę imperialnej dominacji nad sąsiadami. Bo wszystkie te lata, powiedzmy sobie od 2008 roku do dzisiaj, to jest ekspansja rosyjskiego imperializmu, przed którą konsekwentnie wszyscy ustępują na wszystkich frontach. I tutaj właśnie ta polityka historyczna jest bardzo ważnym narzędziem tej rosyjskiej ekspansji. I chciałam tu zwrócić uwagę, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że dlaczego 2009 jest taki ważny? Dlatego, że to był taki moment przełomowy, kiedy świat mógł powiedzieć Rosji, że musi uznać swoje winy, musi przyznać się do ludobójstwa katyńskiego, musi przeprosić Polaków za zbrodnię katyńską, musi zrozumieć, że jej dominacja nad innymi jest złem. I świat tego nie zrobił. Świat Rosji pozwolił nie przeprosić, nie uznać swojej winy i nie rozliczyć się ze swoich zbrodni. I tutaj chciałam powiedzieć, że jest taka nauka, taka dyscyplina wiedzy, to się nazywa transitional justice, czyli jest spora wiedza dzisiaj międzynarodowa, jak umożliwić społeczeństwom, które doświadczyły ciężkich konfliktów militarnych i gdzie, w których to społeczeństwach żyją zbrodniarze i ofiary. I jak takie społeczeństwo skleić po takim konflikcie, żeby funkcjonowało jako spójna i efektywna wspólnota. I są takie wymogi, żeby coś takiego osiągnąć, są pewne wymogi uznane międzynarodowo, w prawie międzynarodowym jako kanony. Po pierwsze, należy ujawnić pełną prawdę o wszystkich takich zbrodniach masowych. Następnie należy dokonać gestu potępienia takich zbrodni w oczach opinii międzynarodowej. I należy te zbrodnie rozliczyć w jakikolwiek sposób, nawet symbolicznie, ale one muszą być rozliczone, one muszą być potępione. Jeżeli się tego nie zrobi, to te zbrodnie nie zostaną popełnione i w związku z tym w takim społeczeństwie jak Rosja można budować przekonanie, że oni mieli prawo mordować polskich oficerów, że oni mieli prawo do tych zbrodni stalinowskich, które popełnili, że to tak naprawdę ich nie obciąża, że w związku z tym system stalinowski to był system, który wychodził do ludzi i był dobry dla ludzi, a te zbrodnie to są usprawiedliwione, bo miały misję, prawda? I w związku z tym buduje się siłę moralną tego narodu właśnie na tym nierozliczonej zbrodni i na tej zakłamanej prawdzie. I dlatego ta wojna historyczna, dlatego ten rok 2009 jest taki krytyczny do tego, że Rosja zbudowała swoją siłę moralną na kłamstwie i na przestępstwie. I dlatego dzisiaj jest tak nam ciężko i nam trudno, bo myśmy nie byli w stanie, my jako Polacy, my jako Europejczycy, my jako społeczność międzynarodowa, nie byliśmy się w stanie przeciwstawić tej wojnie historycznej, w której Rosja walczyła o to, że była dobrym
krajem, że była dobrym imperium i że te zbrodnie, które popełniła, są usprawiedliwione. Polityka antykatynia to jest usprawiedliwianie zbrodni, prawda? Pomyślmy, gdybyśmy tak pozwolili Niemcom usprawiedliwiać ich zbrodnie, to jest w ogóle niewyobrażalne, prawda? Niewyobrażalne. A Rosjanom pozwoliliśmy na to. Pozwoliliśmy, żeby w 2013 roku Europejski Sąd w Strasburgu wydał wyrok umywający ręce europejskie od zbrodni katyńskiej. I pozwolił Rosjanom, żeby oni nie rozliczyli zbrodni katyńskiej w stosunku do rodzin katyńskich. Żeby nas pognębić, żeby nas moralnie niszczyć. Że i na tym budować swoją siłę. Także niestety to nie są rzeczy obojętne, to nie są rzeczy nieważne. Te rzeczy, my dzisiaj za to płacimy cenę, żeśmy nie mieli siły tego rozliczyć. Także i tu jest ważny też punkt, który podnoszą niektórzy publicyści zagraniczni amerykańscy. Oni twierdzą, że nie tylko myśmy nie rozliczyli Rosji, ale Zachód nie rozliczył Rosji. I dlatego, że w momencie, kiedy Związek Radziecki upadł, to Zachód był zwycięzcą w zimnej wojnie. I Zachód jako zwycięzca tej zimnej wojny nie zapewnił sobie, nie zagwarantował sobie tego zwycięstwa moralnego nad Związkiem Radzieckim. I właśnie mówią tutaj, że w wyniku takich zaniechań strona zwycięska nie wyegzekwowała od Moskwy, żeby uznała swoją rolę jako okupanta i przestępcy wobec krajów podbitych, aby uznała swoją historyczną winę. Skoro tego nie zrobiła, to znaczy, że ma prawo kontynuowania takiego działania. To znaczy, że ma prawo nas okupować, to znaczy, że ma prawo nas dzisiaj kontrolować i że ma prawo zapewniać swoje bezpieczeństwo naszym kosztem. I ma prawo moralne do dominowania i okupowania innych. I to jest właśnie cel, który osiągnęła między innymi właśnie polityką historyczną. I to już konkluzja, że za pomocą presji, i tutaj mówię o różnych presjach, presja historyczna, polityczna, ekonomiczna, najróżniejsze narzędzia presji, psychologiczna, Rosja skutecznie blokuje zobowiązania sojusznicze NATO wobec Polski i wobec naszego regionu. W wyniku eliminacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wprowadzono politykę kapitulacji wobec żądań Rosji, która doprowadziła do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Thank you.